Kochani, powiem wam, że bardzo się cieszę, że ponownie mogę tutaj stanąć przed wami i podzielić się moimi rozważaniami. Wierzę w to, że Duch Święty prowadził mnie w tych rozważaniach. Wiecie, 2 lata temu powiedziałem swoje pierwsze kazanie i w tamtym okresie, gdybym miał powiedzieć coś z tego fragmentu, co dzisiaj będę mówił, to pewnie to kazanie rozpocząłbym to jakąś historią albo ilustracją, abyśmy przez tą życiową historię zrozumieli, co autor tego tekstu chce nam przekazać. Ale dzisiaj mam ułatwione to zadanie, ponieważ dzisiejszy dzień, minione miesiące, jak i ubiegły rok jest jakże autentyczną i pasującą ilustracją do tego, co chcę dzisiaj mówić. A dzisiaj będę mówił o zmartwieniach, troskach i strachu. Wiecie, brat Jakub, jak zaczynał to nabożeństwo, mówię, ja już nie muszę mówić wstępu, ponieważ trafił w punkt, o czym dzisiaj będę mówił, a myślę, że Duch Święty to kierował. Całe uwielbienie, pieśni, wszystko było, wskazywało na to, co dzisiaj będę mówił. A więc zmartwienia, troski i strach. Wiecie, łatwo o tym mówić, jak wszystko jest dobrze. Jak wszystko się układa. Jak jest zdrowie, jak jest praca i to nie byle jaka. Jak są wakacje ustalone, wtedy łatwo powiedzieć, ja się nie troszczę. Bóg mi błogosławi. Zobacz. A tu 4 marca 2020 roku. Wszystko się zamyka. Granice się zamykają. Kościoły się zamykają. Domy przyjaciół się zamykają. Jakiś wirus panuje na świecie, który zabija setki ludzi. No i się zaczyna. I chyba większość z nas doświadczyła w tamtym okresie tego samego. Niepewności, lęku i obaw. Ale pomijając ten czas na chwilę, w którym jesteśmy, to prawda jest taka, że lęk, obawy i troski towarzyszyły nam nawet bez pandemii. A dowodem chociażby są książki zatytułowane i wydane Jak poradzić sobie ze stresem? Jak poradzić sobie z depresją? I to zjawisko dotyka ludzi młodych, starszych, a nawet i dzieci. I może w tamtym okresie byśmy mówili, jakoś damy radę, jakoś przeżyjemy, jakoś dohulamy do tej starości. Ale to, co teraz przeżywamy, obnaża nasz problem. I martwimy się o to, co aktualnie się dzieje, o to, co może się wydarzyć, o to, jak świat będzie wyglądał. Martwimy się o swoje dzieci, o zdrowie, o pracę i tak dalej, i tak dalej. A jak coś naprawdę złego się dzieje, to piszemy w naszych głowach straszne scenariusze. A kiedyś ktoś obliczył, że 80% zmartwień, którym myślimy i martwimy się, w ogóle nie wychodzi na światło dzienne. 80%! A więc, kochani, jak poradzić sobie ze zmartwieniami? Jak to jeden kaznodzieja powiedział, jak się martwić, aby się nie zamartwić? Otwórzmy Ewangelię Łukasza, Mateusza. Oczywiście dalej kontynuujemy serię rozważań z kazania na górze, które rozpoczął pastor. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, od 24 wersetu do 34. I pozwólcie, że najpierw przeczytam 24 werset. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał. Albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Wiecie, to jest ciekawe. To jest ciekawe, że Jezus wypowiedź odnośnie zmartwień zaczyna od pieniędzy. I mówi, nie możesz dwóm panom służyć. Nie możesz służyć Bogu i pieniądzom. Pomyślmy sobie przez chwilę,
Czym ludzie najbardziej się martwią? Martwią się, aby ich dzieci poszły na dobre studia, aby miały dobry start w życiu. Martwią się o pracę, o zdrowie, o przyszłość. Martwią się o wiele rzeczy. Ale czy nie jest tak, że tym motorem napędzającym te wszystkie zmartwienia, czy nie są właśnie pieniądze? Gdy usiądziesz z takim człowiekiem, zaczniesz z nim rozmawiać, no to powie ci, no tak, zdrowie ważne, bezpieczeństwo jak najbardziej, ale żeby pieniądze były. Bo jak pieniądze będą, to i się dzieci napośle na studia, to i się im wynajmie fajne mieszkanie blisko uczelni, to i dom się wybuduje, to i starość będzie jakoś tak bezpieczna i spokojna. A jak zachoruję, no to chociaż mnie będzie stać na dobrego lekarza. Byleby pieniądze były. Byleby pieniądze były. I właśnie tak jest, że dla wielu ludzi tym fundamentem bezpieczeństwa są właśnie pieniądze. Nawet wśród uczniów Jezusa, ponieważ Jezus kieruje te słowa właśnie do swoich uczniów. I mówi, zanim ci wytłumaczę w ogóle, żebyś się nie troszczył, musisz podjąć decyzję, komu chcesz służyć. Od tego wszystko się zaczyna. Ale chcę wam zwrócić uwagę na to, że Jezus, cała Biblia, listy, apostołowie nie mówią, że pieniądze są złe. Złe jest to, że im możesz służyć. Pieniądze nie są złe, gdy one tobie służą, gdy je pomnażasz i dobrze je rozporządzasz. Ale, że nie pokładasz w nich poczucia bezpieczeństwa. Ale pieniądze są złe, kiedy im służymy, kiedy boimy się, że ich stracimy, że je stracimy i że w takim momencie nie przeżyjemy kolejnych dni bez nich. W takim momencie traktujemy go jako Boga. A Jezus mówi, nie możesz żyć na dwa fronty, bo jednego będziesz kochał, a drugiego będziesz nienawidził. A więc, kto jest naszym Panem i Bogiem, w kim pokładamy dzisiaj poczucie bezpieczeństwa? To pytanie jest dla każdego z nas. I każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jezus chce, aby każdy wybrał Boga. Jemu ufał i Jemu służył. I ci ludzie, którzy wybiorą Boga, pójdą za Nim. Jezus otwiera dla nich drzwi na kolejne wersety. 25. Dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie. A to o to, co zjecie lub wypijecie, a także o ciało, o to, w co się ubierzecie. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? W domyśle, czy nasze życie składa się tylko po to, aby pracować na ten pokarm i dogadzać własnemu ciału? Czy w tym życiu nie ma czegoś głębszego? Czy Jezus czasami nie chce nam oczyścić obrazu, który mamy przed oczami i wyjaśnić nam, czym jest prawdziwe życie? Myślę, że tak. Myślę, że Jezus chce nam wytłumaczyć, czym jest prawdziwe życie, ale najpierw musi usunąć to, co nam to życie przesłania. A to, co nam przesłania, to są właśnie troski o te rzeczy. I mówi nam, przestań się martwić o jedzenie i o ubranie. W dzisiejszych czasach może by dodał, przestań się martwić o fundusz emerytalny, o pracę, o służbę zdrowia. Na pierwszy rzut oka dla mnie i widzę po waszych twarzach, że również dla was te słowa są trudne do przyjęcia. Ponieważ żyjemy w przekonaniu, że to wszystko zależy od nas. Że to ja muszę zrobić, że to ja muszę zdobyć, że to ja muszę załatwić. I poniekąd to jest prawda, ponieważ lodówki same się nie zapełnią i rachunki same się nie opłacą. Ale to nie jest cała prawda.
Ponieważ musimy wiedzieć, że nie mamy nad wieloma rzeczami kontroli. Nie mamy kontroli nad swoją pracą. Tak, mamy wiele odpowiedzialność nad wieloma rzeczami, ale nie ma, prędzej czy później doświadczymy tego, że nie mamy kontroli nad swoją pracą. Nie mamy kontroli nad tym, aby szef wypłacił ci wynagrodzenie albo klient za wykonaną usługę. Nie mamy kontroli nad swoim zdrowiem. Kochani, ile razy wyszliśmy od lekarza z diagnozą choroby i pomyślałeś sobie, co się w ogóle dzieje z moim ciałem? Doświadczyliśmy braku kontroli nad tym. Nie mamy kontroli nad bezpieczeństwem swoich i najbliższych. Tutaj przyszło mi do głowy świadectwo brata Ryszarda, który niedawno spadł z drabiny, która była oparta o drzewo. I brat Ryszard w swoim świadectwie mówił, jak spadałem, to mówiłem, Boże, wszystko w Twoich rękach. Doświadczamy braku kontroli nad swoim bezpieczeństwem i najbliższych. Dlatego Jezus mówi, nie bój się. Nie bój się Ty, który wybrałeś Boga, Boga żywego, prawdziwego. Nie bój się. A żebyś to zrozumiał, musimy się rozejrzeć. Bo zmartwienia to chrzenia. Spójrzmy do 26 wersetu. Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną. Nie zbierają też do spichlerzy. A wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście cenniejsi niż one? Spójrzcie na ptaki. Nie sieją, nie żną, nie mają lodówek, nie pokończyły dobrych szkół, nie mają dobrego startu, a to wszystko mają. Chcę wam zwrócić uwagę na to, że Jezus nie mówi, że one nie pracują, że one nie budują. One budują swoje gniazda, one pracują, szukają pożywienia, ale się nie troszczą, że tego nie będzie. Będzie. Bo Jezus mówi, wasz Ojciec w niebie wie i żywi je. A wy? Czy wy nie jesteście cenniejsi niż te ptaki? Od 27 do 32 przeczytam wersetu. A kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania? Dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędzą, a nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym stroju dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawa polną, która dzisiaj jest, a jutro znajdziecie w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlatego nie martw się i nie zastanawiajcie się, co będziecie jeść, co będziecie pić, w co się ubierzemy. Oto wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Czy twój dzień nie wyglądałby lepiej, jakbyś wstał rano, albo wstała, przepraszam, i wierzyłabyś w to, albo wierzyłbyś w to, że wszystko jest w rękach Boga? Nie wiadomo, cokolwiek by się nie działo. On ma nad tym kontrolę i mogę mu zaufać. O ile bardziej bylibyśmy szczęśliwi, prawda? Pomyśl sobie przez chwilę, ile razy w twoim życiu nie miałeś nic do jedzenia? A może był taki dzień? Może był taki dzień? A tu ktoś puka do twoich drzwi albo spotyka cię na mieście i daje ci jedzenie. Bóg się troszczy? Bóg się troszczy. Na pewno pamiętacie, już brat Jakub też przypomniał o proroku Eliaszu. Brat Jakub mówił, że Eliasz modlił się, aby trzy lata było deszczu. Ale wcześniej modlił się, żeby nie było deszczu trzy lata. I jak nastał głód,
Bóg powiedział do Eliasza, proroku Eliaszu, idź nad potok Kerit, a tam codziennie rano kruki przynosiły mu jedzenie, przepraszam, rano i wieczorem kruki przynosiły mu jedzenie, a wodę miał z potoku. I zadam wam pytanie, kto się o niego troszczył? Kruki? Nie, to Bóg, który jest w niebie, troszczył się o niego i posyłał kruki do niego. To tak samo jak ludzie do ciebie przyjdą i chcą ci dać jedzenie, pieniądze albo co ci tam brakuje, to nie one ci przynoszą. To Bóg, który jest w niebie, troszczy się o ciebie i posyła ludzi, aby ci przekazali jego dary. Bóg się troszczy? Bóg się troszczy. Amen. Wiecie, tutaj miałem problem dzisiaj rano, ponieważ miałem inną ilustrację przedstawić, ale myślę, że chcę się z wami podzielić to, co mnie spotkało wczoraj i przedwczoraj. Wiecie, w piątek mieliśmy spotkanie. Po spotkaniu pojechałem po swoją żonę, która była u swoich rodziców. Zapakowaliśmy tam dzieci i jedziemy. Jedziemy do domu. Po 2 kilometrach samochód gaśnie i nie mogę go odpalić. Mówię, dobrze, dzwonimy po teścia, przyjechał, zapakowaliśmy dzieci, jedziemy do domu. A w domu rozmyślać, co się stało? Jaka część? A może ta? A może ta? A ile ona kosztuje? A czym pojedziemy na nabożeństwo? Ja mam kazanie. Stałem w pionie wieczorem. Rano wstaję, tak samo, głowa. I mówię tak, Paweł, co ty robisz? Jutro głosisz o zmartwieniach, głosisz, żeby ufać Panu, a ty co robisz? No i dobra, mówię, Panie, ufam. Będzie wszystko, jak chcesz. Rób, jak chcesz. Ty wiesz, co jest dla mnie potrzebne. I zacząłem przygotowywać się do tego kazania. Żona przychodzi, żeby obudzić dzieci, bo już czas nadszedł. Wchodzę do córki pokoju, otwieram żaluzję, rolety, patrzę, a tam kruki siedzą na mojej bramie. Ja mówię tak, Daria, zobacz, kruki siedzą. Przecież tu kruków nie ma. Z gołębie sąsiada, ale nie kruki. Ja mówię, no faktycznie. Ja mówię, będzie wszystko dobrze. Co będzie, to będzie, ale Bóg nad tym ufa. Trzyma rękę. Pojechałem z tatą, z moim tatą do tego samochodu. Odpalam. Nie odpalił. Ja mówię, Panie, ufam. Nawet jakby silnik można było wymienić. Ufam. Ale właśnie co było zagadkowe. Paliwo było, a nie było w wężykach w silniku. Nie wiem, czy się zablokowało, czy coś. Tankujemy, lejemy do wężyków, odpalił. Mówię, Panie, dziękuję Ci, że oszczędziłeś mi kłopotów i nerwów, które miałem w sobie, a dopiero gdy Tobie zaufałem, odpuściłem i wszystko zeszło. Bóg się troszczy. I wierzę w to, że większość z nas właśnie podzieliłaby się takimi informacjami ze swojego życia, taką historią. Ale wierzę również w to, że większość z nas nie widzi tego, co Bóg robi w naszym życiu. Albo czasami nie chcemy tego zobaczyć, co Bóg robi w naszym życiu. Dlatego Jezus w tym fragmencie mówi o ludzie małej wiary. Tu jest problem. Brak wiary i brak zaufania. Bo kiedy wkrada się strach w twoje życie, komu ufasz? Ufasz w to, co powiedzą w telewizji, w internecie, że świat się wali, że gospodarka siada i zaczynasz się bać? Czy ufasz Bożemu Słowu? Psalm 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Izajasz 26:3.
człowieka polegającego na Tobie, Boże, zachowujesz w doskonałym pokoju, bo Tobie ufa. Czyli człowiek, który ufa Bogu, Bóg zachowuje go w doskonałym pokoju. I tutaj zrodziło mi się pytanie, czy doświadczamy doskonałego pokoju w swoim życiu? Czy ufamy Bogu i wierzymy w Jego obietnice, czy bardziej ufamy i wierzymy w swoje oszczędności i myślimy, że zapewnią nam bezpieczeństwo na kilkanaście lat do przodu. Ale tutaj zrodziło mi się następne pytanie. Co dalej? Co dalej po tych latach? Czy może wierzymy w to, że jesteśmy odkupieni i wykupieni z ręki wroga tak cenną walutą, że nikt za ciebie by nie zapłacił tyle, bo nikt nie posiada takiej cennej waluty jak Bóg. A tą walutą jest krew Jezusa Chrystusa, która lała się po krzyżu, abyśmy byli wolni od wszelkich strachu i lęku. I abyśmy żyli pełnią życia. Nawet w obliczu śmierci. Ponieważ śmierć dla nas jest tylko przejściem do czegoś lepszego, do czegoś wspanialszego. Tymczasem my troszczymy się o te same rzeczy, o które troszczą się narody, które nie poznały Boga. Świat nie ma przyszłości. Ale jakże piękne jest życie tych, którzy czekają z nadzieją na objawienie się Bożych obietnic. Jakże piękne jest życie tych. Dlatego Jezus mówi w 33 wersecie: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko będzie wam dodane. I wiecie, na tym 33 wersecie dużo ludzi rezygnuje. I mówi mi: Paweł, nie, tak to nie. Ta druga część to już fajna, że Bóg doda wcześniej, że się troszczy, że On ma wszystko w ręku. Fajnie. Ale żeby się troszczyć, szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości? Nie. Nie ma czasu. Paweł, ja nie potrafię. A ja mówię, a ja potrafię? Ja też nie potrafię. Wiecie, kto potrafi? Duch Święty potrafi. Duch Święty potrafi. I chcę jeszcze wam powiedzieć, że tutaj zaczyna się dopiero prawdziwe życie. Bo rzeczy materialne nie dadzą ci życia, ale bardziej kłótnie, spory, złości, troski, że to stracisz. Dopiero gdy zaczniesz szukać Bożego Królestwa, dopiero zaczniesz poznawać prawdziwe życie, które to życie zradza życie w innych ludziach. Żyjąc tutaj na ziemi jak prawdziwy obywatel Królestwa Bożego, tutaj na ziemi pokazujemy Boga i Jego charakter w Tobie. Apostoł Paweł o tym mówił. Nie ja już żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Czyli nie troszcz się o swoje sprawy, a zacznij troszczyć się o Boże. Bo jeśli Boże sprawy uczynisz swoimi, to Bóg twoje potrzeby uczyni swoją odpowiedzialnością. Ale, to mi się zawsze podoba, ale jeśli najpierw budujesz swoje królestwo, to Bóg szanuje twój wybór. Ale to znaczy, że bierzesz na siebie całą odpowiedzialność za wszystko, co dzieje się w twoim życiu. A my jako uczniowie Jezusa Chrystusa jesteśmy powołani do tego, aby Go naśladować. Jezus powiedział: bądźcie moimi naśladowcami. A co Jezus zrobił? Jezus ukazywał Boga, swojego Ojca, tutaj na ziemi, przez swoje życie, i głosił im Królestwo Boże. A Królestwo Boże to radość, pokój, miłość i wolność.
Wiecie, już można tak powiedzieć, że lądujemy, zbliżamy się do brzegu i na sam koniec chcę wam opowiedzieć pewną historię Johna Wesleya. Jego biografia jest opisana w książce Boży Generałowie. Wiecie, John Wesley żył w XVII wieku w Anglii. Wychowywał się w rodzinie wierzącej. John określał siebie jako człowieka pobożnego, świętego, zgodnie z przepisami i tradycjami kościoła anglikańskiego. Był zdyscyplinowany w praktykowaniu religii, ale prawda jest taka, że mało wiedział o Jezusie i działaniu Ducha Świętego. Sam o sobie tak pisał. Chociaż szczerym sercem podążałem za Bogiem, to wciąż nie poznałem Bożego Królestwa i Jego działania. Kilka lat później John doświadczył punktu zwrotnego w swoim życiu. Pod koniec studiów odbył rozmowę z oddźwiernym. To był człowiek, który otworzył mu drzwi do duchowego przebudzenia. Okazało się, że był pierwszą prawdziwie wdzięczną osobą, którą John poznał. Pomimo tego, że oddźwierny miał tylko jedno ubranie i przez cały dzień nie spożywał nic innego, jak tylko kubek wody, to jego serce było przepełnione chwałą dla Boga. No i John Wesley sprytnie zauważył i zadał mu pytanie. Dziękuję Pan Bogu, nie mając ani co pić, ani nic do jedzenia, ani w co się ubrać, ani nie ma gdzie się Pan położyć na łóżku? Za co Pan mu w ogóle dziękuję? Ten człowiek odpowiedział mu, posłuchaj, dziękuję mu za to, że dał mi życie i istnienie. Za to, że dał mi serce, aby go kochać i pragnienie, aby mu służyć. John Wesley, gdy usłyszał te słowa, zdał sobie sprawę, że w naśladowaniu Jezusa Chrystusa jest coś więcej niż kiedykolwiek doświadczył. W tamtym momencie w jego sercu zrodziło się pragnienie szukania Bożego Królestwa. I kilka lat później, już pomijając te wszystkie rzeczy, które się tam działy, John Wesley dzięki Bożej łasce trafił do hrabiego Zinzendorfa w Niemczech, w Henchrud i pisze takie słowa do swojego brata. Bóg nareszcie spełnił pragnienie mojego serca. Jestem w kościele, który rozmowy dotyczą rzeczy niebiańskich, który ma umysł, jaki był w Chrystusie i który żyje tak, jak On żył. Jako że ludzie ci mają jednego Pana i jedną wiarę, dlatego też są uczestnikami jednego ducha, ducha pokory i miłości, który jednakowo i stale ożywia wszystkie ich rozmowy. Ach, jakże wzniosłą i świętą rzeczą jest chrześcijaństwo. I jakże odległą od tego, co znałem, co ani nie oczyszcza serca, ani nie odnawia życia na obraz naszego błogosławionego Odkupiciela. John poznał ludzi, którzy są zbawieni od wewnątrz i widział w nich Bożą miłość, która jest rozlana w ich sercach. Oraz widział, że są wolni od wszelkich trosk i zwątpień dzięki działaniu Ducha Świętego. Bóg chce, abyśmy tacy byli. Abyśmy mieli umysł Chrystusa i aby prowadził nas ten sam duch. Duch pokory i miłości. I abyśmy Mu służyli, Jemu służyli. Ale wiecie, w czym jest problem? Problem jest w tym, że my myślimy, że służba dla Pana to granie, śpiewanie i kazanie, gadanie. Służba dla Pana to nie tylko granie, choć to też jest wspaniałe. To nie tylko mówienie do mikrofonu, choć
wierzę, że dzisiaj mówię do waszych serc. To nie tylko przychodzenie na nabożeństwo, choć to też jest dobre. Służba. Służba to robić to, co Bóg chce, abyś robił. A Bóg chce, abyśmy głosili Królestwo Boże. Abyśmy byli wypełnieni Jego miłością. I aby ludzie widzieli, że jesteś wolny, radosny, wypełniony miłością, która tylko jest osiągalna w Chrystusie Jezusie. I abyś nie był zatroskany o jutro. 34 werset. Nie martw się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Żyjemy w czasie, że przyszłość nie rysuje się kolorowo. Ale czy mamy wpływ na przyszłość? Nie. Przeszłości też już nie zmienimy. Jedyna chwila, na którą masz wpływ, to jest dzisiaj, to jest teraz. To jest ten moment, w którym możesz zamienić troski na życie i głosić Królestwo ludziom, którzy idą do piekła. A Bóg zatroszczy się o twoje potrzeby. Bo jeśli wierzymy w to, że Bóg zatroszczył się o naszą przyszłość, że da nam dostęp do wejścia do Królestwa Bożego przez krew Jezusa Chrystusa, to jeśli o tak ważną rzecz się już zatroszczył, to również zatroszczy się o tak błahe rzeczy dnia codziennego. Bo zamiast zamartwiać się tym, co teraźniejsze, żyj tym, co wieczne. Bo jedno i drugie jest w rękach Boga. Amen. Dziękuję, kochani. Zapraszam do modlitwy. Oddajmy naszemu Panu chwałę w słowach. Jeśli wasze serca poruszają was do tego, aby z Nim porozmawiać, zapraszam.